O kurde, spadłem. Ginę. Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved i dzisiaj mam dla was coś bardzo fajnego, nowego dinozaura, czyli Bionic Giga. Jest to giganoto, który jest powiązany z Tektajerem i dzisiaj też o tym Tektajerze powiem wam kilka słów, co sądzę, jakie są moje przewidywania względem gry, czy to warto, czy to nie warto, czy to dobrze, czy to niedobrze, że wprowadzają tego Tek Armora, bo Tek Armor totalnie zmienia grę. Ale przechodzimy do głównego punktu dzisiejszego odcinka, czyli do tego Bionic Giganoto. On wygląda bardzo fajnie, ma taką zbroję, mam nadzieję, że ta zbroja ma jakieś swoje specjalne właściwości. Ja to wszystko wam oczywiście powiem i pokażę. A teraz szybko, bo widzę, że tam mam Kecala gdzieś daleko. Co ty tu robisz? Te Kecale, no wiecie, się te jest mi rozlatują w różne miejsca. Dobra, ty się nie klep z tym, damy cię na pasyw. Tylko chodź ze mną i wracaj do bazy, bo to bez sensu, żebyś atakował. On będzie potężny, nie wiem jak się go usypia, mam nadzieję, że zwykłą metodą, jeżeli nie, to sobie tą metodę zmienimy. Od razu lecę, żeby wam pokazać tego giganoto. I dajcie znać sami, co sądzicie o Tektajerze w komentarzach. Napiszcie, czy się nie możecie doczekać, czy uważacie, że to zepsuje grę. A ja też będę was prosił o to, żebyście zostawili łapkę w górę i żebyście subskrybowali. Jeżeli jesteście nowi na kanale, zapraszam was, zachęcam. I tutaj jest ten Bionic Giganoto. On się respi w różnych miejscach. Prawdopodobnie respawn jest w tych samych miejscach, co zwykłe Giganoto, tylko jego resp jest bardzo rzadki. Dodam, że to jest mod, który nazywa się właśnie Bionic Giga, tak jak wam powiedziałem. Zobaczmy, jaki on ma level i zobaczmy też z bliska, jak on fajnie wygląda. Nie wiem, jak tam jego agro, czy on będzie tutaj za mną szedł, czy nie, ale jesteśmy od razu w fajnym miejscu, bo można tutaj go w miarę łatwo oswoić. Level 50, wygląda świetnie. Mega będzie pasował do tego Tektajera, który zostanie wprowadzony, no jeszcze podobno w grudniu, jeżeli się wyrobią z tym czasem, zobaczymy. Zapowiedź tego Tektajera była już miesiąc temu, chyba nawet więcej, więc nic nie pozostaje mi innego do roboty, tylko bierzemy się za jego oswojanie. Wygląda naprawdę zajebiście. Ciekawe, czy tu będą jakieś niespodzianki, to mnie zastanawia. Broń też mam z moda, jest to specjalna snajperka, która właśnie zadaje duży torpor i tak jak widzicie pokazuje też level, co jest mega przydatne, mega potrzebne, ale coś ja widzę, że on na pewno ode mnie nie ucieka, tylko leje wszystko dookoła co jest, a mnie zlewa ciepłym moczem olewa. Zaraz zobaczymy, czy teraz może dlatego, że one były blisko, teraz chyba idzie idealnie w moją stronę. Ktoś się tam zablokował na jakimś kawyczku? Tak, zablokował się na jakimś kamyczku, ale już się odblokował. Być może ucieka, bo ma duże torpory wbite. Czy to możliwe? Tak szybko? Nie wiem, jakie właściwości on ma. Zobaczymy. Nie, jeżeli ucieka, to już by zasnął, więc on nie ucieka, tylko chyba chce tam coś sobie zjeść, albo próbuje się obkręcić. No niestety, mapa zgliczowana i on tak połową jest w skalę, połową poza skałą, niestety, no tak to wygląda. I słuchajcie, Tektajer kontrowersyjny, dużo dyskusji, ludzie na Facebooku, na fanpage'u Arka i ludzie też na Steamie, ogólnie gracze, mówią, że to no, za bardzo zmienia grę, że to tak zmienia grę, że nie pasuje totalnie. Z tym, że ja od razu wam powiem, że Ark Survival Evolved z założenia był taką grą, w której my... Czy on wydaje jakiś taki odgłos dziwny? Jakiś odgłos rzeczywiście wydaje. Że my respimy się na wyspie pusto, jakby nie mając nikogo dookoła, tylko dinozaury, tak? I innych graczy. Nie wiadomo, dlaczego się tutaj pojawiliśmy, ale co chwila budujemy jakąś sobie bazę, robimy nowe bronie i tak dalej, żeby opanować tą wyspę, wytresować sobie dinozaury pod siebie, tak? Oswoić i jakby opanować, powiedzmy, no, tą planetę, tak to może nazwę, jako że to w sumie jest planeta. Gdzieś uciekł skubany. I moim zdaniem
To, że oni wprowadzają tych tajer, jest dobrą sprawą, bo to daje jakąś tam powiew, jakąś świeżość do tej gry, zmieniając ją totalnie, bo rozgrywka już będzie kompletnie inna, szczególnie endgame. Te tech tajery na pewno będą na oficjalnych serwerach. O kurde, spadłem. Ginę. O, holy shit. Nie mogę strzelać w wodzie. O Jezu. To co, wracamy szybko. Nie wiem, czy uda mi się odzyskać tego lota. Bo byłem w wodzie. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, już jestem. Może jeszcze tak na początek powiem, czym tak naprawdę jest Tech Tire, co on wprowadza. Tech Tire wprowadza nową zbroję, ale to jest za mało, bo on oprócz tego wprowadza jeszcze jakieś luźne kostiumy na bronie, właśnie takie pancerze jak ten Bionic. I dodatkowo w te kostiumy, te zbroje, te armory będą miały, słuchajcie, takie lasery, które będą mogły strzelać. Nasze dzięki... O, w ogóle armor na człowieka też będzie, dzięki któremu będzie można szybciej biegać, jakąś super będzie miał wytrzymałość, będzie można też latać, bo on będzie miał taki jakby rodzaj jetpacka, coś takiego. Idę chyba na drugą stronę. Więc, no, zmian będzie naprawdę bardzo dużo. No i naprawdę uważam, że to jest całkiem fajnie. Tutaj ta gra się mocno zmieni, ale ludzie mówią, ale jak to przecież tutaj na tej wyspie, po co jakieś takie super high-endowe rzeczy typu zbroja jakaś. Ale słuchajcie, przecież mamy tutaj coś takiego jak na przykład elektryczność. Mamy tutaj coś takiego jak działka automatyczne. Mamy tutaj coś takiego jak jakieś Riot Armory. Mamy światło, mamy takie rzeczy, więc moim zdaniem to jak najbardziej pasuje, zmienia fajnie grę, będzie bardzo fajnie na różnych serwerach. Co prawda takie podobne rzeczy już są w modach i na różnych serwerach i tak dalej, ale tu będzie fajnie. Natomiast na serwerach oficjalnych, szczególnie tych PvP, no gracze będą mieli, gracze, którzy grają powiedzmy długo na jakimś serwerze, będą mieli zbyt wielką przewagę nad osobami, które dopiero zaczynają na danym serwerze i tutaj no, ta różnica może być spora, tak, między nimi. Ale te tech tajery też będą trudne do zdobycia i one będą miały jakąś tam baterię, tak, którą trzeba będzie ładować, więc one będą miały taki durability, które się zużywa z czasem, nie tylko wtedy, kiedy, nie wiem, dostajemy obrażenia, ale po prostu za samo użytkowanie. No zblokował nam się ten giganoto tam ładnie, więc powinno już dobrze pójść. Nie jest jakiś silny, bo zobaczcie, że kilka razy musiał mnie dziabnąć. Nie wiem, czy dlatego, że level może ma jakąś super specjalną zdolność jeszcze, której nie widziałem. Dobrze, że się akurat odwróciłem, kiedy on się odwrócił, bo być może zaraz przyjdzie do mnie. Tak, idzie do mnie, ale chyba nic mi nie grozi. Ale tak na wszelki wypadek wolę się wycofać. Więc to chyba fajnie, nie? Że dostajemy znowu jakby troszkę nowego arka. No i trzeba się przystosować do tej nowej gry. A nie ciągle to samo i to samo, więc jak najbardziej. Może was trochę przekonałem co po niektórych do tego, a może... jednak nie zmieniliście zdania, także możecie mnie przekonać, może do swojego. Nie wiem ile czasu muszę go, kurczę, usypiać, ale już dużo poszło. Patrzcie, już 50 w niego wystrzelałem, co prawda sporo się nie liczy, no bo tutaj była długa przerwa zanim ja wróciłem. To samo miejsce, w ogóle wróciłem i zginął mi Pteranodon, którym tu przyleciałem, może teraz. Nie wiem, czy warto strzelać, jak on jest w wodzie, bo jak on mi zaśnie w tej wodzie, to... O, patrzcie, akurat dobrze miałem farta, bo by ten T-Rex przylazł. Miałbym GG pograne. Możliwe, że mu ten torpor bardzo szybko spada, ale pamiętacie, jak był odcinek z masowego oswajania? Też bardzo dużo tych trankarów musiałem... znaczy, tych trank darców wystrzelić. Najbardziej mnie niepokoi to, że nie ma tej muzyczki do walki, bo chyba wtedy się on nie usypia. Przecież teraz też nie ma, a ewidentnie po mnie przyszedł. Tak samo ten T-Rex też już tutaj po mnie na dole przyszedł. Znowu ucieka, to dobry znak.
Najlepiej strzelać cały czas, bo pamiętajmy, że Giganotto bardzo szybko traci ten torpor. Mam na sobie 500 narkotyków, więc powinno być git. Teraz tak jak on... Bać się? Teraz tak jak on do mnie idzie, to jest raczej luz. Tak wam pokażę, że tego to pewnie na dwa hity. No, gdzie ty jesteś? Dobra, jest. Tak dla porównania go, tego T-Rexa. Jeszcze zrobimy. Teraz jakoś tak dalej może uciekł. Może to dobry znak. Ten też jeszcze nie śpi, o dziwo. Level 12. Powinien uspać. Ale już ucieka, znaczy, że ma mało. Trochę się tak wystraszyłem z tym ogonem, tak blisko był. Dawaj. Gościu do spania, bo my chcemy cię oswoić i zobaczyć, jak tam się na tobie jeździ. Nie wiem, czy jest jakieś siodło na niego. Trzeba będzie zobaczyć w engramach. A ty, kolego, tam... O, widzicie, i poszedł spać. Ile? 4 strzały, tak? No to ten też powinien, moim zdaniem, już uspać. A myślałem, że to widzicie też jakieś alfa, a to takie drzewko się świeci. Gościu śpi. Tak raz niby ucieka, nie ucieka, ale to nie jest uciekanie takie, że ma dużo torporu, tylko po prostu szuka okazji, żeby mnie zabić lepszej. Szuka lepszej miejscówki, gdzie tu się ustawić po mnie. Ale wygląda fajnie. Boję się, że będę musiał tutaj więcej czasu spędzić na tym strzelaniu. Więc sobie ten fragment, nic się nie atakuje, teraz przyspieszymy, więc będziemy na przyspieszeniu do niego strzelać. No słuchajcie, niestety, ale ostatni dart, więc ja muszę szybko wracać do bazy i w ogóle zobaczyć, czy tak naprawdę da się go oswoić tymi strzałkami. Dobra, lecimy dalej. On się usypia, sprawdziłem, że tak, w ten sposób się go usypia, ale niestety on ma bardzo dużo torpora, więc no próbujemy dalej mu ten torpor nabijać. Bang. Tylko muszę sprawdzać, czy wiecie, ma czy ślady krwi są podczas strzelania. Wtedy będę miał pewność, że ten torpor w niego wchodzi. Więc strzelamy i mam nadzieję, że to już dużo czasu nam nie zajmie. Bo nie chcę już robić kolejnego refila. Mam nadzieję, że też nie spadnę tutaj przypadkiem. Teraz chyba właśnie nie trafiłem tego hita. Trochę podejdziemy w prawo i lecimy na przyspieszeniu. Dobra, słuchajcie, idzie spać szybciutko, teraz do niego lecimy. Usnął, głowę ma nad wodą. Ale tlen mu nie spada, dobra, tlen mu nie spada. Torpor mu leci, dobra, zaraz mu damy ten narkotyk, poczekam. Żebym ja, właśnie, żebym ja tutaj tlenu nie stracił. Mogę na niego jakoś wskoczyć tutaj? Nie mogę. O, dobra, jestem. Elegancko. Muszę uważać, bo tam też są piranie. Ale dużo, patrzcie, tych strzał poszło, no. Sporo. Ile torpora? 40 000. To chyba normalnie, tak jak ma Giganotto na tym poziomie mniej więcej. Ale
Przypominam, że Giganoto niestety dostały nerfa w ostatnim update'cie z tamtego, nie wiem, który 25 listopada czy coś takiego. No zostały mocno znerfione, aż o 15% oswojone Giganoto dalej są zmniejszone, czy już łącznie to tam z 15 chyba będzie miał tylko 1000 życia po oswojeniu. Dobra, czy już mogę, ile ja tego narkotyku muszę dać? Ile ja muszę dać tego narkotyku? Chyba wszystko, więc zanim ja to mu podładuję, to zaraz do was wrócę. Dobra, teraz robimy drugie podejście, czyli postaram się mu dać tego Prime Meat'a. Tutaj mamy ładną skałkę, żeby wylądować. I on sobie leży nieprzytomny. No i nie mogę coś go otworzyć. O, dobra. I zobaczmy, jak on tam się oswaja. Uuu, wolniutko, wolniutko, długo, długo, długo to się zejdzie. Dopiero jedną szynkę zjadł. I mamy tutaj taką jakąś, powiedzmy, że 1/5, więc jeszcze troszkę będę musiał poczekać i zaraz do was wrócę, jak już będziemy mieli go przy oswajaniu. Za chwilkę będziemy mieli go już oswojonego, zobaczcie, jeszcze musi zjeść jedną szyneczkę. To trochę to czasu trwa, jeżeli miałbym tutaj nieprzyspieszone, to by to zajęło naprawdę sporo. A, jeszcze ciebie ustrzelimy, więc zaraz on się powinien podnieść. A ja będę go miał. Uciekł mi ten terrorbird, czy poszedł spać w tej wodzie? Ucieka, więc ma mało torpora, ale patrzcie, kolejny idzie. To dostaniesz banie i po tobie, kościu. No to dziwne, że ten idzie. Nie, też ucieka, widzicie. Czyli no, i śpi. Ktoś tu przyszedł? Nie. Super. Czekam oczywiście, piszcie w komentarzach, jak nazwać naszego bajonicznego Giganoto. Czy potrzebne siodło? Equip Saddle Ride. Nie mam siodła, ale być może będzie potrzebne mi siodło na zwykłego Giganoto, bo tutaj w tych engramach nie ma chyba. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. O, dobra, jestem. Ale super on wygląda. Patrzcie, jaką ma fajną szczękę. Nawet Jęzor ma taki elektroniczny. A tam ma jakieś zielone wnętrzności. Biorę go do bazy, tak jeszcze, żeby tutaj z tym Tapajeranodonem wrócić. Widzicie, on zablokowany jest, dlatego tutaj tak mogłem w niego strzelać. Nie, troszkę niedorozwinięty niestety. Dobra, to idziemy do bazy i ja do was wrócę, jak już to siodło na niego zrobię. No dobra, słuchajcie, siodło już na Giga nałożone. On w ogóle wydaje bardzo fajne odgłosy, zaraz usłyszycie je z bliska. Także odgłosy są bardzo fajne. Zastanawiam się, czy jeżeli dodam mu w speeda, to będą te odgłosy szybciej wydawane, ale bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Czekajcie, tutaj go troszkę, tutaj coś pogryziemy, tutaj coś pogryziemy. Zobaczmy, jaki on jest silny. Akurat mgła się zrobiła, no znowu mam pecha trochę do tej pogody. O, i ciągle nienaprawiony błąd, że jak jest pode mną jakaś ofiara, to się nie mogę ruszyć. No, strasznie denerwujące, no ale trudno. Chyba w staminkę trzeba mu dodać, bo on troszkę taki biedny. Oj, mało tej staminy mu przychodzi, bardzo. O, fajne ten... animacja, jak mu się level dodaje. Fajna sprawa z tym, że pododawali te rzeczy. Naprawdę spoko. Dobra. I teraz tak, skoro już jesteśmy tutaj, no niestety musimy tą pogodę... Poczekajcie, no ja tutaj, nie wiem, przeczekam tą pogodę. Zaraz zobaczę, jak tej mgły się pozbyć. Mgła powoli znika, więc już nieważne. I teraz tak, sprawdźmy, czy on ma jakieś specjalne ataki. Tutaj jest zwykła gryzałka. Czyli zwykła gryzałka. Pod prawym jest niestety, ale zwykły ryk, a pod C? Pod C niestety nic nie ma. Czyli nie, no, nie ma specjalnych jakichś ataków. Zobaczmy jeszcze, czy coś tutaj może jest nowego. A. Nie, możemy mu tylko jajka uciąć. To wszystko, co możemy. A raczej nie jajka, bo to jest samica. No więc, no niestety, nie wiem, on chyba też nie jest silniejszy, chociaż może. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery ugryzienia na 16 level
T-Rexa. Czy to dużo? Chyba normalnie, no. Więc niestety nie jest on jakiś silny. Ale jeżeli ktoś chce sobie fajne takie rzeczy dodać do gry, to jak najbardziej pasuje. Pokazywałem wam też moda Tech Tire właśnie. Taki, który jest troszkę inny od tego, który ma być wprowadzony. Poza tym ten motyw, już pokazywałem wam go kilka miesięcy temu. Więc jeżeli komuś się to podoba, taki styl, to może sobie takiego moda dodać i będzie miał takiego giganoto zmienionego. Zdaje się, że ten sam twórca ma jeszcze kilka innych modów. No i słuchajcie, dzięki za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym Tech Tire. Zostawcie proszę łapkę w górę. Czekam na nazwę dla tego giganoto. I subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi na kanale. Pamiętajcie, że u mnie, bo dużo jest pytań bardzo. U mnie na kanale jest już ponad 300 odcinków Arka. To nie jest tak, że jest 180 czy tam 190, bo taki jest numer. Bo jest około 10 serii różnych z Arka u mnie na kanale. Bo jest też seria poradników, Scorched Earth, Primitive Plus, PvP, oficjalny, nieoficjalny, zwykłe serwery, niezwykłe serwery. Więc sprawdźcie to sobie, wszystko jest na stronie głównej i w opisie też będziecie mieli linki do tych playlist. Także dzięki za oglądanie dzisiaj, to wszystko. Do zobaczenia w następnych odcinkach.